Kazimierz Władysław Wójcicki, Twardowski. Twardowski był to dobry szlachcic, po mieczu i kądzieli. Chciał mieć więcej rozumu, niż mają drudzy poczciwi ludzie i znaleźć na śmierć lekarstwo, bo nie chciało mu się umierać. W starej księdze raz wyczytał, jak diabła przyzwać można. O północnej przeto dobie, cicho wychodzi z Krakowa, kędy leczył w całym mieście. I przybywszy na Podgórze, zaczął biesa głośno wzywać. Stanął prędko zawezwany, jak w one czasy bywało, zawarli ze sobą umowę. Na kolanach zaraz diabeł napisał długi cyrograf, który własną krwią Twardowski, wyciśniętą z serdecznego palca, podpisał. Między wielu warunkami był ten główny, że dopóty ni do ciała, ni do duszy czart żadnego prawa nie ma, dopóki Twardowskiego w Rzymie nie ułapi. Na mocy tej umowy diabłu, jako swemu słudze, rozkazał naprzód, by z całej Polski srebro zaniósł w jedno miejsce i piaskiem dobrze przysypał. Wskazał mu Olkusz. Posłuszny służka dopełnił rozkazu wydany i z tego srebra powstała sławna kopalnia srebra w Olkuszu. Drugą rzecz kazał, do piaskowej skały by przyniósł skałę, wysoką, przewrócił ją na dół najcięższym końcem, ażeby tak wiecznie stała. Posłuszny giernek, jak pan kazał, postawił skałę, co dotąd stoi i zwie się skałą Sokola. Wszystko, co jeno zażądał, miał na swoje zawołanie. Jeździł na molanowym koniu, latał w powietrzu bez skrzydeł, w daleką drogę siadał na koguta i prędzej bieżał niż konno. Pływał w Wiśle ze swoją kochanką wstecz wody bez wiosła i żagli, a jak szkło wziął do ręki, zapalał wioski o 100 mil odległe. Upodobawszy jedną pannę, chciał się ożenić, ale panna chowała we flaszce robaka i pod tym warunkiem obiecała oddać temu rękę, kto zgadnie, co to za robak. Twardowski w ciemię niebity przebrał się w dziada łachmany i przyszedł do ładnej panny. Pyta go zaraz, ukazując z dala flaszkę. Co to za zwierzę, robak czy wąż? Kto to odgadnie, będzie mój mąż. A Twardowski odrzekł na to. To jest pszczółka, mości panno. Zgadł i w istocie wnet się ożenił. Pani Twardowska na rynku Krakowa ulepiła z gliny domek. W nim przedawała garnki i misy. Twardowski na bogatego przebrany pana, przejeżdżając licznym dworem, tłuc je zawsze czeladzi kazał, a kiedy żona ze złości wyklinała w pień, co żyje, on, siedząc w pięknej kolosie, śmiał się szczerze i wesoło. Złota miał zawsze by piasku, bo co chciał, to diabeł znosił. Kiedy długo dokazuje, raz był zaszedł w bór ciemnisty, bez narzędzi czarnoksięskich. Zaczął dumać zamyślony. Nagle napadł go diabeł i żąda, aby niezwłocznie udał się prosto do Rzymu. Rozgniewany czarnoksiężnik, mocą swego zaklęcia, zmusił biesa do ucieczki. Zgrzytając kłami ze złości, wyrywa sosnę z korzeniami i tak silnie Twardowskiego uderza po nogach obu, że jedną zgruchotał całą. Od tej doby był kulawy i zwany odtąd powszechnie Kuternogą. W ostatku sprzykrzywszy sobie zły duch, czekając dość długo na duszę czarnoksiężnika, przybrał postać dworzanina i tak biegłego lekarza zaprasza, niby do swojego pana, że potrzebuje pomocy. Twardowski za posłańcem śpieszy do pobliskiej wioski, nie wiedząc, że w niej gospoda nazywała się Rzymem. Skoro tylko próg przystąpił onego mieszkania, mnóstwo kruków, sów, puchaczy osiodło dach cały i wrzaskliwymi głosami napełniać powietrze. Twardowski od razu poznał, co go może tutaj spotkać, więc z kołyski dziecię małe, świeżo dopiero ochrzczone, porywa drżący na ręce, zaczyna piastować, gdy we własnej postaci wpada diabeł do izby. Chociaż był pięknie ubrany, miał kapelusz trójgraniasty, frak niemiecki, z długą na brzuch kamizelką. Spodnie krótkie i obcisłe,
a trzewiczki ze sprzączką i wstążkami. Wszyscy go poznali zaraz, bo wyglądały rogi spod kapelusza, pazury z trzewika i hacap z tyłu. Już chciał porwać Twardowskiego, gdy spostrzegł wielką przeszkodę, bo małe dziecię na ręku, do którego nie miał prawa. Ale bies wnet znalazł sposób. Przystąpił do czarownika i rzecze: jesteś dobry szlachcic, zatem verbum nobite debet esse stabile. Słowo szlacheckie powinno być dotrzymane. Twardowski, wiedząc, że nie może złamać szlacheckiego słowa, złożył w kołysce dziecię, a wraz ze swym towarzyszem wyleciał wprost kominem. Zawrzało stado radośnie sów, wron, kruków i puchaczy. Lecą wyżej, coraz wyżej. Twardowski nie stracił ducha. Spojrzy na dół, widzi ziemię. Tak wysoko poleciał, że wsie widzi takie małe jak komary, miasta duże jakby muchy, a sam Kraków by dwa pająki razem. Żal mu szczerze serce ścisnął. Tam zostawił wszystko drogie, co polubił i ukochał. A więc podleciawszy wyżej, gdzie ni sęp, ni orzeł Karpat skrzydłem wiatru nie poruszył, gdzie zaledwo okiem sięgnął, z mordowanej piersi silnie dobędzie ostatku głosu i zanuci pieśń pobożną. Była to jedna z kantyczek, które dawniej w swej młodości, kiedy nie znał żadnych czarów, duszę jeszcze miał niewinną. Ułożył na cześć Maryi i śpiewał zawsze codziennie. Głos jego niknie w powietrzu, choć śpiewa z serca serdecznie, ale pasterze górale, co pod nim w górach paśli, zdziwieni podnieśli głowy, chcąc wiedzieć, skąd pieśń nabożna słowa im z chmur przysyła. Głos jego bowiem nie poszedł w górę, ale przyległ do tej ziemi, by zdobywał ludzkie dusze. Skończył pieśń całą. Zdziwiony wielce patrzy, że w górę nie leci wyżej, że zawisł w miejscu. Spojrzał dookoła. Już towarzysza nie widzi swojej podróży. Głos jeno mocny nad sobą słyszy, co zagrzmiał w sinawej chmurze. Zostaniesz do dnia sądnego zawieszony tak jak teraz. Jak zawisł w miejscu, dotychczas buja. A choć mu słowa w ustach zamarły, choć głosu jego nikt nie dosłyszy, starcy, co dawne czasy pamiętają, gdy miesiąc w pełni zabłyśnie, przed wielu jeszcze laty wskazywali czarną plamkę jako ciało Twardowskiego, zawieszone do dnia sądu.